Jeżeli umrę na moim szlaku, moim absolutem jest Jezus Chrystus. Ja mu wierzę, choćby wszyscy odeszli. Ktoś rzekł, doktor Davis powiedział mi, Billy, ty głosisz coś takiego jak to, będziesz to głosił tym filarom w kościele. Ja odrzekłem, w takim razie będę głosił Słowo Boże tym filarom, bowiem Bóg jest mocą z tych filarów wzbudzić dzieci Abrahamowi. Racja! Boże Słowo jest prawdą! On powiedział, czy myślisz, że ci będą wierzyć? Ja powiedziałem, to nie moja sprawa. Moim zadaniem jest trzymać się wiernie tego Słowa. To się zgadza. On powiedział, czy myślisz, żebyś się mógł spotkać z wykształconym światem, z czymś takim, z teologią boskiego uzdrawiania? Ja powiedziałem, to nie jest moje boskie uzdrawianie, jest to Jego obietnica. To On dał to polecenie. O, a przypominam sobie, kiedy On stąpił w dół, tam nad rzeką, w postaci tej wielkiej światłości, kiedy stałem przy brzegu tej rzeki w czerwcu 1933 roku, gdy On powiedział, tak, jako Jan Chrzciciel był posłany i zwiastował pierwsze przyjście Chrystusa. Ja posyłam Ciebie z poselstwem dla świata, abyś zwiastował drugie przyjście Chrystusa. I rozeszło się to po całym świecie, skoro ognie przebudzenia płoną już od 15 lat, niemal na każdej górze. Boskie uzdrowienie we wszystkich krajach oraz moc i odnowienie. A teraz ja wierzę, że ono jest gotowe osiągnąć ostateczny punkt kulminacyjny, żeby zrodzić wiarę ku zachwyceniu Kościoła do chwały. A ona leży w tych poselstwach. My jesteśmy rzeczywiście na końcu czasu. Mówiliśmy o tym i tym podobnie, lecz teraz przybliżyło się to ku nam. Słuchajcie ich. O tak, tutaj jest jedno. To się zgadza. Czerwone światło, jak powiedziałem, ono załatwia tą sprawę. To wszystko. Czerwone światło mówi wam, kto jedzie. Niezależnie od tego, co mówi ktokolwiek inny, chodzi o to, co mówi czerwone światło. Możecie mieć rzeczywiście korek w ruchu drogowym. Jeżeli nie zważacie na czerwone światło, tam musi być jakiś absolut. O tak, tak samo w wypadku Kościoła musi istnieć jakiś absolut. Dla ludzi w Kościele wy musicie mieć swój absolut. Lecz dzisiaj każdy Kościół ma swój własny absolut. Rozumiecie? Oni nie chcą wziąć. My, baptyści, wierzymy w to. My, metodyści, wierzymy w to. My, prezbiterianie, wierzymy w to. My, zielonoświątkowcy, wierzymy w to. To jest w porządku. Lecz dlaczego nie przyjmujecie reszty z Niego? Jak się ma sprawa z resztą z Niego? My, baptyści, wierzymy w zanurzenie. To jest dobre. Ale co w takim razie z chrztem Duchem Świętym? Co z mówieniem językami? Co z darami uzdrawiania? Co z prorokowaniem? O nie, my nie wierzymy temu. To było dla innego wieku. O, człowieku! Zielonoświątkowcy, wy mówicie, otóż, my wierzymy w mówienie obcymi językami na potwierdzenie. Oczywiście, mówienie obcymi językami jest w porządku, lecz to jeszcze ciągle nie jest potwierdzeniem. Wielu ludzi mówi w językach, to prawda, ale oni dochodzą tylko po tyle. Diabeł może podrobić każdy dar, który istnieje, każdy dar, który jest w Biblii. Paweł powiedział, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, choćbym wydał moje ciało na spalenie jako ofiarę, choćbym sprzedał wszystkie moje majątności, aby nakarmić biednych, i choćbym miał wiarę, żebym góry przenosił, choćbym chodził do seminarium i nauczył się wszelkiej wiedzy, której się tam można nauczyć, to ciągle jestem niczym. Chodzi tu o osobę Chrystusa. Chrystus, przyjmij Go. Ty Go nie możesz przyjąć bez przyjęcia Jego Słowa. Słowo musi przyjść najpierw, następnie do tego Słowa przychodzi życie i manifestuje to Słowo. Czy Jezus nie powiedział, jeżeli ja nie czynię spraw mojego Ojca, to mi nie wierzcie? On był Słowem Bożym, które zostało zamanifestowane. Bóg był w Chrystusie, dokonując pojednania, wyrażając samego siebie temu światu, kim On był. To był absolut. To był ten wieczny absolut. Zatem wy mówicie, czy to jest ten wieczny, bracie Branham? To był. Co w takim razie dzisiaj? Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, sprawy, które ja czynię, i on czynić będzie. Ten sam absolut.